Teraz wybierzemy się na wyjątkowo płomienną aukcję. Artyści stworzyli swoje prace specjalnie na to wydarzenie, po czym licytowali je przez 360 minut. Te, które nie zostały sprzedane, zostały spalone. Po co? Żeby pokazać, że w dzisiejszych czasach nieuchronnie, nieustannie i non-stop brakuje nam czasu. 360 minut po upływie tego czasu już nikt nigdy nie zobaczy dzieł przygotowanych specjalnie na potrzeby tej jednej, jedynej wystawy. Polega to na tym, że trwa 360 minut wystawa, czyli 6 godzin. I w ciągu tych 6 godzin nie wolno robić zdjęć tych obrazów. Dopiero po zakupieniu ich, te, które zostały zakupione, mogą być sfotografowane. Przy czym te, które nie znajdą klienta i nabywcy, zostają spalone. 360 minut to jest koncepcja wystawy, która mówi, która próbuje przekazać artystom, odbiorcom komentarz do choroby XXI wieku, do braku czasu, chronicznego braku czasu. Odbiorca, wiedząc, że dane dzieło sztuki, obraz widoczny jest tylko tu i teraz i w tak bardzo krótkim czasie, 360 minut, patrzy, chłonie i czuje sztukę zupełnie inaczej. I faktycznie, po 360 minutach wszystkie niesprzedane prace znalazły się w płomieniach. I'm confused. I'm not sad, Nie wiem, co o tym myśleć, ale nie jestem smutny. Cieszę się, że moje sprzedane prace znajdą się u kogoś w kolekcji, że pójdą gdzieś dalej w świat, ale część z nich, ta niesprzedana, zostanie spalona. Nad każdym takim projektem pracuję około 3 tygodni, ale to nie jest wcale strata czasu. Robimy to, bo jesteśmy artystami. To taki dziwny gatunek. Dużo ludzi twierdzi, że to jest prowokacja. Na dzień dzisiejszy jest naprawdę bardzo dużo prowokacji. Obojętnie, gdzie wyjdziemy, widzimy rzeczy, które nas prowokują. To jest nasz przekaz do odbiorcy, żeby naprawdę postrzegali tą sztukę zupełnie inaczej. Wiedzą, że za jakiś czas ona zginie. Ja myślę, że to jest w ogóle taki moment, żeby się zastanowić w ogóle nad życiem, że rzeczy przemijają. Że jeżeli nie chwycimy momentu teraz, to po prostu go później nie ma. Warszawa to już drugi przystanek trwającej 360 minut wystawy. Kolejne, nowe już projekty autorstwa polskich i niemieckich artystów pojadą teraz do Dubaju, Seulu, Berlina i Nowego Jorku.